Właściwości etanolu. Etanolu, czyli mówiąc po ludzku, alkoholu etylowego. Czyli inaczej, mówiąc po sklepowym, spirytus. Każdy widział. Myślę, spirytus, wódkę, roztwory. Więc jest to ciecz. Ciecz lotna. To znaczy, że łatwo paruje. Jeśli rozlejemy, ona tak jak benzyna szybko wyparuje. Jest łatwopalna. Łatwopalna. Są przecież palniki spirytusowe, denaturat, gdzie po prostu etanol jest źródłem ciepła i ulega spaleniu. C2H5OH plus O2 daje CO2 plus H2O. To jest tak zwane spalanie całkowite. Dobieramy współczynniki reakcji, dwa węgle, trzy wody i tlenów musi być też trzy. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć o alkoholu? Że jego odczyn jest obojętny, nie jest ani kwasowy, nie jest ani kwasowy, ani zasadowy, w związku z tym, bo nie ulega dysocjacji. Ale ulega bardzo ciekawemu zjawisku, ulega zjawisku kontrakcji. Nie wiem, czy słyszeliście o tym zjawisku, ale zaraz powiem, o co chodzi. O, tu jest probóweczka. Gdybyśmy do naszej probóweczki nalali alkoholu i wody, o, dotąd wodę byśmy nalali, o, na przykład też tak do połowy niecałej, i potem na ten poziom nalali bardzo delikatnie, żeby nie wymieszało się o alkoholu, alkohol, woda. I po wymieszaniu okazałoby się, że objętość tego roztworu jest odrobinę mniejsza. Tego całego roztworu po wymieszaniu. To zjawisko zmniejszania się objętości nazywamy zjawiskiem kontrakcji. Można by zapytać się, a dlaczego? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, można powiedzieć w sposób bardziej trudny, czyli powiedzieć, że cząsteczka wody jest dipolem i między cząsteczką wody a cząsteczką etanolu tworzą się wiązania wodorowe, co powoduje, że cząsteczki są bliżej siebie, w związku z tym mają inną objętość. Ale można też po raz sobie to wytłumaczyć, wyobrazić sobie słoik, w którym wymieszany mamy na przykład groch i mak. O. I teraz tym słoikiem będziemy potrząsać. To oczywiście, że groch upakuje się między makiem, mak upakuje się między grochem i po prostu objętość tej mieszaniny się zmniejszy. Tak to też można sobie próbować tłumaczyć.